Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony, kolejny odcinek serii edytorów grafiki i dalej kontynuujemy program Paint. No dobrze, dzisiaj powiemy sobie o zmianie wielkości naszego obrazka i innych tego typu modyfikacjach. Zacznijmy od, tutaj od wielkości naszego obrazka. Tutaj mamy podaną wielkość, akurat u mnie w przypadku jest tutaj 5000 pikseli na 5000 pikseli. To jest jedno odpowiada za wysokość, drugie za szerokość. Pamiętajcie tutaj, że to, to, to nie jest wielkość obrazka, to jest tylko mm, tak naróbka, czyli y, samo powiększenie naszego obrazka. Dobra, teraz jak, tą wielkość mogę jak tę wielkość mogę zmienić? Mogę tutaj za pomocą kwadracików. Tutaj powinienem widzieć kwadraciki. Z jakich przyczyn ich nie widzę? Mm. Są kwadraciki widzicie i teraz mogę ten kwadracik mogę sobie zmniejszać. I Widzicie wielkość mi się zmienia. Jak bardziej jeszcze zmniejszę to zaraz zobaczycie efekt. O widzicie, Nawet mogę tak mały obrazek ustawić. Ale to jest y, ręczne nie, niekoniecznie zawsze wygodne. Chyba że, mam, chyba, że mamy obszarową musimy wiedzieć, jak to zrobić. Ale jeśli mamy, mamy mieć konkretną dane wielkości, że obrazek ma mieć tyle i tyle pikseli, no to ten sposób drugi będzie łatwiejszy. Zmienię rozmiar. I tutaj wchodzimy w piksele i ustawiamy konkretną wielkość. No, na przykład nie wiem 500 na 300 no, i mamy obrazek 5 na 300. Ale możemy również zachować współczynnik propo proporcji. Jak on działa? Ja to może że żebyście widzieli. Ja tutaj dostosowuję do ustawił tam gdzie takie takie proporcje, ale mógłbym ustawić też najpierw obrazka proporcje, że ma być kwadrat. Tak i teraz proporcje będą się odnosiły zawsze do tej pierwszej wielkości, czyli teraz jak zwiększę o 100, to również w pionie zwiększy w poziomie jak zwiększę o 100, to w pionie również zwiększy mi o 100. Mamy tu jeszcze inne możliwości do obracania, pochylenie. To zaraz je pokażę. No i mamy też mo możliwości yy, zmiany tego. Procentowego. Czasem wystarczy, że po prostu zmienimy obrazek o 10%, zmniejszymy od 15%, tak? Ale to pokażę na konkretnym rysunku, ale to za chwileczkę. Ja sobie to szybko powiększę. I ja sobie tutaj zrobię, powiedzmy, niech będzie tak. I tutaj dorobię sobie jakąś, może ja tą strzałkę, tylko Tą i tą strzałkę. Jak widzicie, zrobiłem taki oto rysunek. No i teraz, co z tym obrazkiem mogę zrobić? Mogę na przykład go przyciąć tak, żeby wielkość obrazka była dostosowana do tego, co zaznaczyłem. Bardzo przydatne narzędzie. Rzadko korzystałem z niego, ale mam wrażenie, że będę korzystać z niego częściej. Mogę taki obrazek też obracać. Zobaczcie. Widać. O, bardzo nie mam nadzieję, że widać wszystko dobrze. Wrócimy do, te, do tego. I mogę także zmieniać jego wielkość w oparciu o procent. Zobaczcie, zwiększę o. Jak zwiększę, to można napisać 110%. I wtedy zobaczcie, zwiększyło mi się. Tylko niestety tutaj takie zwiększenie spowodowało, że troszkę zaczęła się z tego robić. Ten obraz stał się mniej czytelny. A jakbym chciał go zmniejszyć, to wpisuję 90. Na przykład o 10%. Też mi się to udało. Mm. Obracanie już pokazywałem. Pochylenie. Wygląda nieźle, tak? Nie spodziewaliście się, że Paint ma takie możliwości. I dajmy, powiedzmy, nie wiem, 40. Udało się, jak widzicie. Warto tymi funkcjami w ogóle się pobawić, zobaczyć, jak jak, jakie, jakie one są w praktyce, są przydatne, gdyż z doświadczenia wiem, że Paint będzie u Was. Częstym gościem przy wielu pracach, nie tylko w życiu studenckim, uczniowskim, ale także w życiu dorosłym. Dużo prac na pęci się robi i czy chcecie, tego chcecie, czy nie, to mm, musicie umieć z niego korzystać. Mam nadzieję, że lekcja Wam się podobała, była przydatna. Zapraszam do: lajkowania albo nie lajkowania, jeżeli się lekcja nie podobała, subskrybowania kanału i. Polecenia innym, jeśli macie taką ochotę. Dzięki serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia.